Jest 17 sierpień, witam. Na ten moment tyle arbuzów zebrałam. Jest już po 7 rano, a buszuję tu tak od gdzieś 5:50. Winogrono dojrzewa, odmiana nieznana, słodziutka, duże jagody. Z Ukrainy przywiozła znajoma sadzonkę, ale też nie wie jak się nazywa. Ja od niej pobrałam parę gałązek tych sztobrów, czy też sztorbów, ukorzeniłam i jest. To jest trzeci rok, albo drugi. No, 2,5. I gdy kwitnie ta winorośl, gdy rozwija pierwsze listki, to one są w kolorze różowym, takim ślicznym, cukierkowym. Ale teraz wracamy, trzeba zbierać kolejne arbuzy, bo upały nadciągają, a gdy mamy suche pędy i nie jest woda, że tak powiem, życie transmitowane do owoca, to nam się skwasi, zepsuje, a na pewno nie dojrzeje. Tu zobaczcie, twarde, jędrne i w takiej kondycji. No i chyba zacznę tym razem od tej strony, bo do tej pory ze środka były zbierane. Tam, gdzie wielkie, wielkie słońce jest. Ale zacznę teraz od takich maluszków. Do pojedzenia z nich nie będzie wiele. Tyle, że nasiono, którego być może nie wysieje, ale jak już jest, to trzeba zbierać. Marko, literką B oznaczyłam, Sweet Korea. Mark 2023, czyli no, Gold in Gold, a dawniej ja nazywałam Korea Oriental. Takie maluchy mi porosły, zobacz. I kolor. A Gold in Gold nie powiela cech. To jest F1. Tak, a Marko, kolega mój, arbuziarz, przemiły. Pozdrawiam cię i wszystkiego dobrego życzę. Państwu też. Nazwał Sweet Korea. Lubi kolega nadawać swoje nazwy. To takie, wiecie, całokształt ukochania arbuziaków. Tak to nazwę. Idę po skrzynkę. Aha, tego możemy już odciąć, bo z niego nic nie będzie, spójrzcie. A cóż to za arbuz? A no tak, z tego dołka wyrasta. Dostałam kiedyś w prezencie od kolegi Maćka, który wyhodował arbuza 64-kilogramowego. Później ten rekord, później, czyli w zeszłym roku, został pobity i został najcięższym arbuzem 118-kilowy od pana Andrzeja Pelcyna. No więc dostałam od kolegi Maćka arbuza, który wyglądał tak, jakby miał trzy garby, tak jakby z trzech kwiatów staśmionych. Pobrałam nasiona, które nie były do końca dojrzałe, ale widocznie były na tyle, by wykiełkowały. No, więc sadzonkę posadziłam. A to jest już drugi owoc, który tak wygląda z tego krzaka. Czy wina pogody, czy wina nasion, nie wiem, bo takich arbuzów mam więcej. Innych odmian. A tak nagrywam siebie. Od niedawna. Taka pamiątka dla mnie, dodatkowa. O, no tu zobaczyć.
spójrzcie, kiedy się zawiązały. 1 lipca i ten również. Nie chciały rosnąć. Tak już jest. Tak już jest, jak są warunki niedogodne. Ale też nie pękły przy tych suszach okrutnych. I jeszcze jedno. W tym dołku rosły 3 sadzonki. Widzieliście owoce z pierwszej. Teraz z drugiej. Różni się całkowicie. Bo ten arbuz, aha, to już mówiłam, nie powiela cech. Jak pobierzemy z różnych owoców, nawet rosnących na tej samej sadzonce, to arbuzy wyrosną nam inne, bo innym pyłkiem zostały z innej odmiany zapylone. 30 czerwca zawiązał się ten. Marko, także zobacz. Tak wyglądają u mnie. Sweet Korea. Już to dla mnie nie jest dziwne, że taki wygląd mogą mieć odmienne, tak różne od siebie. Co tu dalej zaschło? Dużo. Taki, ale to muszę dojść, co to za odmiana. A w tym dochodzeniu do sedna trzeba być ostrożnym, ponieważ takie pędy są kruche. Ułamią nam się, trachną. I co? W gąszczu zaginą i już nie znajdziemy drogi do domu. Ten arbuz to Asterix. Tak bardzo żałuję. Może któryś z tych będzie Asterixem. Zobaczymy. Asterix. No żal. Ale jest. Może nasionka będzie miał dojrzałe. Tylko to też jest odmiana F1, niepowielająca cech. I teraz marker w dłoń i piszemy. No i tego trzeba odciąć, ale też zaraz zerkniemy, jaka to była by. Jaka to była odmiana. Ten pęd grubaśny. Ha! Prowadzi do tej tabliczki hodowca Laskiewicz. No niestety. Arbuz wyhodowany ważył 153 funty w 2023 roku. No szkoda. Szkoda, szkoda bardzo duża. A ten, nie wiem, mały, możliwe, że to samo. Na bok. Tu mamy, zobaczcie, jeszcze jeden owoc, a z odmiany już odetniemy. Tak przypuszczałam. Karolina Cross. Także z tych gigantycznych owoców, to jakieś mi kwiatki nieciekawe wyrastają. Boże święty, coś zobaczyłam strasznego. Kolor skóry piękny. Uff, nie, przewidziało mi się. Przewidziało mi się. Myślałam, że jest też czarny od dołu. Jaka odmiana? Sprawdzamy. Ale nie brzmi dobrze. Pomarszczony jest lekko. Tyle, że pęd jeszcze zielony. Jeszcze coś może transmitować. Tu. Oby listek też się znalazł jakiś zielony. Też Laskiewicz. No szkoda. Nawet wzory tak różnie wyglądają. Niech siedzi jeszcze. No, kolejny do wyrzucenia. I teraz tu jest, zrywam, producer, znowu nie urósł. Chociaż może jeszcze, czy
Czekajcie, tu coś jest. Jeszcze się kołaczy w nim coś. Niech siedzi jeszcze. Jeszcze jest deko zielony pędzel. Bo jak już uschnięty, to koniec na amen. A to jest aksamitka z nasion gigantycznej aksamitki. Nienawożona. Wielkie krzaki. Te same macie tam Państwo przy płocie. Teraz taki arbuzik bez nazwy, suche pędy. Szukamy początku. Trzeba się naschylać. O, nie w tą stronę poszłam. Idziemy w drugą. Jumi, Boże, tak mi zależało. To już nie będzie innego. Ten pewnie niedojrzały. Kolego Mag, zobacz. Mój Jumi. Szok. Tak chciałam. Jeszcze chyba mam jedno nasionko. Tak mi się wydaje. Kurczę. Albo dwa. Chyba tak, tak. Piękny. Dobrze. A ten? To też jest niestety Jumi. I blisko dołka zawiązał się owoc. Czyli mamy raz. Stój, bądź grzeczny. I mamy dwa. Dwa moje Jumi. Jak będą nasionka, no to dobrze. A to też jest F1 na pewno. Szansa, że zapylacz zapylił pyłkiem tej samej odmiany. Ale tego nikt nie wie. Nie jest w stanie teraz stwierdzić. Więc co? Marker. I piszemy. Brzmi nieźle. Już chciał wyskoczyć mi z dłoni. I na tym arbuzie zakończymy tą część. Marko, zobacz. Surprise, zaczął się przybarwiać. C, literka. 26 czerwca zawiązał się. Ojej, będzie chyba przejrzały. Dołącz do swych braci. Tych maluszków. Zakończę widokiem na kannę. Idziemy tam. Bo kwiaty są nieodłączną częścią upraw. W tym roku ogrodzenie wiklinowe zrobiliśmy w tym miejscu, bo tak to była plecionka z gałęzi, bez, a teraz jest estetyczniej. A za jakiś czas jeszcze chcemy taką wiklinę dać. Pasek. To jest 3 metry na 1,80 m. Zobaczymy nazwę
odmiany. A, różowy kwiat od pani Eli. Pani Elu, pozdrawiam i dziękuję. Piękna. Ten różowy kwiat nie jest taki zwykły, jak myślałam, że będzie. Szkoda, że nie wiem, jaka to jest odmiana. Bo on ma wzory, zobaczcie. Paciorecznik Kanna. I jak zbierzemy nasiona, w tym, to wysiejemy styczeń, luty, to w tym samym roku zakwitnie, już w lipcu. Tak jak tu. Ta Kanna i ta, one są z nasion. To znaczy zaraz się upewnię, która z nich chyba nie. Piękna jest ta. To nie wiadomo, czy to jeszcze zawiąże się, czy będzie z tego nasiono. Bo są kanny, które nie zawiązują nasion. Liście ciemnozielone. A jest. To jest z nasion. Beje welet. Ułamało się. A tam, to jest kukurydza ozdobna. Takie ma liście, kolby. Coś pięknego. Zobaczcie. Włosy nieraz są różowe. Zależnie od dojrzewania. Nie da do siebie podejść ta Kanna. Mamy podpis. I to jest nasion amber. Odmiana amber. Liście zielone mają kontury lekko bordowe. Polecam wysiew kanny. Jak nie umiemy, nie możemy przechować bulwy, to tak jak mówię, wysiewamy i w tym roku nam kwitną. Teraz już naprawdę kończę. Do widzenia. A to kalibos, odmiana kapusty stożkowej. Jeszcze zobaczcie. W tym miejscu słabo się wiążą głowy. Jak na tą porę roku. Tu mamy stożkową białą. Nie pamiętam nazwy. I takie to połączenie jest. Kwiaty, warzywo.